Dobrze, mamy drugą część parszy. Parsz 44, Devarim, słowa. Tak, wracając jeszcze do samego tekstu parszy. Ciekawa sprawa jest też, bo tutaj w tym pierwszym rozdziale, gdzie on jest tutaj, mamy ten zwiad do tej ziemi, gdzie ci zwiadowcy są wysłani. Tutaj w powtórzonego prawa tekście mamy jakby przekaz, że to był pomysł Mojżesza. Tak tu jest to sformułowane. Znajdę. Tutaj 22. Wówczas wy wszyscy przystąpiliście do mnie, mówiąc: wyślijmy przed sobą ludzi, aby zbadali dla nas ten kraj i wskazali nam drogę, którą winniśmy się posuwać i miasta, do których mamy iść. Tutaj generalnie ten tekst pokazuje, jakby inicjatywą to są lud, tak? Czy namiestnicy, czy głowy rodów. Trudno to powiedzieć, ale stąd jakby wychodzi ten pomysł. 23 werset. Spodobał mi się ten pomysł. Wziąłem więc spośród was 12 mężów, po jednym z każdego pokolenia. Tu mamy przekaz taki. Natomiast gdzie to nas rzeczywiście jest. Ta sytuacja odbywa się. To jest Księga Liczb, 13 rozdział, od 1 wersetu. Jahwe przemówił do Mojżesza: wyślij mężów, aby przebadali ziemię Kanaan, która przeznaczam dla synów Izraela. Wyślijcie po jednym mężu z każdego pokolenia waszych ojców i to same osoby znaczniejsze. To jest ta różnica. Ja jestem za tym, że to Bóg kazał. Możemy głosować? Ja tylko wskazuję, tak? Mój duch jest zgodny z tym, że to Bóg kazał to zrobić. Ja tylko chcę wskazać tą różnicę. To tak nawiązując do tego, co tam czytaliśmy. Natomiast ta konsekwencja, tak jak tutaj czytaliśmy, czyli pierwszy rozdział 5 Mojżeszowej, powtórzonego prawa, jest ten 39 werset. Wasza najmłodsza dziatwa, o której mówiliście, że stanie się łupem, synowie też wasi, którzy nie dziś nie odróżniają jeszcze dobra od zła, oni to właśnie wejdą tam, im oddam tę ziemię, oni więc nią zawładną. Mamy też tą wypowiedź, jeszcze ją przytoczę jeszcze raz, że ten lud nie posłuchał, zląkł się, nie okazał wiary jako całość. Oczywiście poszczególne osoby okazywały tą wierność, wiarę, ufność wiekuistego jego słowom, mimo że to, co widzieli, to, co słyszeli, było przerażające. Uwierzyli, natomiast ten lud jako ogół nie. I mówi, że zgrzeszyliśmy przeciw Jahwe. I tak się zastanawiałem teraz, jak mieliśmy przerwę. Ten grzech, jak można by go zdefiniować? Bo jeżeli Bóg zawiera przymierze, że da tą ziemię Kanaan potomkom, wręcz takie jest to przymierze, tak to jest uchwycone. I
Z nimi też zawiera to przymierze, że wprowadzi ich do ziemi mlekiem, miodem płynącą. To jest przymierze. I sam cielec, sam akt cielca jest złamaniem przymierza. To jest jedno, ale też dochodzę do wniosku, że ten strach wejścia, wzięcie w posiadanie ziemi obiecanej i nieposłuchanie, czyli ten ludzkim, byśmy powiedzieli, odruch strachu, bojaźni, nieufności, można by powiedzieć, że to jest akt też zerwania przymierza. Dlatego tutaj trafnie uważam, jest ten zwrot, oni używają, że zgrzeszyliśmy przeciwko Jahwe. Bo w ogóle całe, bo tu chcę nawiązać do Pesach. Pesach, święto rozumiane jako kolacja paschalna, spożywanie baranka paschalnego, jest też formą przymierza. Bóg ochrania w tym czasie swój lud, który ufa i wierzy, że wyprowadzi go z niewoli, że ochroni ich, jak będą w domach z drzwiami pomazanymi krwią tego baranka paschalnego, że im się nic nie stanie, że anioł zagłady nie będzie miał nad nimi władzy, nie dosięgnie ich, nic im nie zrobi. To też jest rodzaj przymierza. Sama Pascha, sam baranek paschalny, samo spożywanie, samo uczestniczenie, samo bycie w tym rytuale, byśmy to tak nazwali. Cały czas. To każda sprawa jest zaufanie i powierzenie. Wbrew temu, co widzimy swoimi oczami i słyszymy swoimi uszami, tak? To, co mogą się rzeczy dziwne dookoła nas dziać. I tak jak powiedziałem, to, że oni nie posłuchali już stojąc u progu ziemi obiecanej, która to ziemia obiecana była obiecana przymierzem, ci, którzy nie zachowali tej wiary, wierności, ufności, dopuszczają się grzechu wobec tego przymierza, generalnie wobec Boga, tak? Tak jak to oni mówili, zgrzeszyli przeciw Jahwe, ale konkretnie przeciw temu przymierzu. Bóg zawsze mówi, że dochowuje swoich słów, dochowuje swoich przymierz zawsze. I konsekwencją jest, że ci wszyscy, którzy potrafią odróżnić dobro od zła, tak, mają być przez te 40 lat usunięci. Oni nie wejdą. Czyli ta świadomość tutaj jest jakby pewnym wykładnikiem. Czyli też można powiedzieć, ta nieświadomość też jest pewnym wykładnikiem, ale tu w stosunku do dzieci. Bo chodzi o co? Bo mamy wytyczne przymierza paschalnego, którym jednym z wytycznych tego przymierza, przeczytajmy sobie, pierwsza wzmianka jest w Księdze Wyjścia, czyli druga Mojżeszowa, 12 rozdział od 43. Jahwe rzekł do Mojżesza i Arona: takie jest prawo Paschy, że nikt obcy nie może jej spożywać.
Nikt obcy nie może jej spożywać. W jakim znaczeniu obcy? Jednakże niewolnik kupiony za pieniądze, jeśli tylko go obrzezano, może ją spożywać. Gość i najemnik nie mogą jej spożywać. Należy spożywać w jednym i tym samym domu. Nie wolno ani kawałka mięsa wynieść poza dom. Nie wolno wam też łamać kości tego baranka. Cała społeczność izraelska winna tego przestrzegać. Gdyby zaś przebywał w gościnie u ciebie jakiś mężczyzna, dopisków, domyśle mężczyzna, i chciał uczestniczyć w uczcie paschalnej na cześć Jahwe, musisz dokonać obrzezania wszystkich mężczyzn jego domu. Wtedy będzie dopuszczony do uczestniczenia w niej, bo będzie jakby mieszkańcem kraju. Jednak nikt nieobrzezany nie może jej spożywać. To samo prawo będzie dla tubylca, jak i cudzoziemca goszczącego u was, chcącego uczestniczyć w tym przymierzu i uczestniczyć w upamiętnianiu tego przymierza. Tak można by to też nazwać. Nikt ma się stać częścią narodu, częścią ludu, częścią społeczności. Nikt obcy nie może jej spożywać. Czyli obcy w tym znaczeniu tutaj stricte jest mowa o mężczyznach, o obrzezaniu. I do tego za chwilę dojdziemy. No ale to w kontekście takim obcy, czyli nie będący z wyznawcą jedynego Boga, bo to nie chodzi tylko o uczestnictwo w kolacji, tylko o uczestniczeniu w szerszym znaczeniu. Tak, no bo to jest przymierze, tak jak powiedziałem, to jest, czy później było to upamiętnienie przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem, że gdy to wszystko spełnicie, ja was wyprowadzę z niewoli. No i później cały ten... Chciałam, żebyś to dodał, bo... Pascha stała się symbolem już w ciele Mesjasza, jako symbol wyjścia z różnych niewoli, z różnych Egiptów, ciemności, doktryn, religii i tak dalej. Ale właśnie powiązując z parszą, co z takimi osobami, synami byśmy powiedzieli, którzy nie odróżniają jeszcze dobra od zła. Oczywiście można by powiedzieć, no w narodzie izraelskim no, taki syn no, z racji już samego bycia był 8 dnia obrzezany i tu nie ma tego problemu. No generalnie tak, ale dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości, gdzie są ludzie, którzy z urodzenia, że tak powiem, nie są obrzezani fizycznie na ciele. Co tutaj może być wykładnikiem tego obrzezania? Bo tutaj jest ewidentnie w torze wyjścia ta fizyczność obrzezania warunkiem. Czy gościa, cudzoziemca, który chce w tym uczestniczyć. Dlatego chcę znaleźć ten wspólny mianownik. Nawiązując też do tego, co będzie, tak, żeby już jakby pewne myśli poruszać w związku z Pesach, świętem Przaśników. No tak, upamiętnianie śmierci naszego Pana i Zbawiciela Jehoszuły Mesjasza. Bo nie mamy takich ostrych wytycznych co do samego święta Przaśników. Tam jest tylko wymóg, macie jeść chleby niekwaszone. Co dla przybysza, dla gościa jest, no, ma taki zwyczaj, no co za problem. Tak? Bo w ciele Mesjasza mamy kilka informacji, sobie teraz przeczytajmy. Zacznijmy może od 1 Koryntian, 11 rozdział. Co jest tym nieobrzezaniem? Przeczytajmy
przekład poznański. Nie pochwalam was za to. To jest 1 Koryntian 11, rozdział od 17 do chyba do końca 34. Nie pochwalam was za to, że wspólne zebrania nie prowadzą was do dobrego, lecz do złego. Przede wszystkim słyszę, że gdy schodzicie się na zebranie, dochodzi wśród was do podziału, częściowo w to wierzę. Bo muszą pojawić się wśród was stronnictwa, aby się okazało, kto jest wypróbowany. Wasze wspólne zgromadzenia nie są spożywaniem wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem w czasie wieczerzy zabiera się najpierw do własnego jedzenia, a skutek jest taki, że gdy jeden jest jeszcze głodny, drugi jest już nietrzeźwy. Tu pomijam te różne sposoby tłumaczenia tych fragmentów. Czy nie macie domów, by tam jeść i pić? Czy chcecie okazać pogardę zebranemu ludowi Bożemu i zawstydzić tych, którzy niczego nie posiadają? Czytam kontekst. Cóż powiem wam, co powinienem wam powiedzieć? Może pochwalę was. Nie, za to was nie pochwalę. To, co otrzymałem od Pana, przekazałem wam, a mianowicie, że Pan Jeszua tej nocy, której został wydany, wziął chleb i odmówiwszy dziękczynną modlitwę, połamał go i rzekł. To jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy kielich i powiedział, ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Ile razy będziecie z niego pić, czyńcie to na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie. I teraz chodzi mi o to, o ten fragment. Ktokolwiek zatem niegodnie spożywa chleb lub pije z kielicha Pana, ten będzie odpowiadał za spożywanie ciała i krwi Pana. Każdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia z kielicha, powinien naprzód zbadać samego siebie. Kto bowiem spożywa i pije niegodnie, ściąga na siebie wyrok potępienia, ponieważ nie odróżnia ciała Pana od zwykłego chleba. Oto dlaczego jest wśród was tylu chorych i słabych, a niektórzy nawet pomarli. Gdybyśmy sami siebie należycie osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz kiedy Pan wymierza nam karę, to nas upomina, byśmy nie zostali potępieni wraz ze światem. Bracia, gdy zbieracie się, aby spożywać ciało i krew Pana, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto jest głodny, niech się naje w domu, abyście przez wasze wspólne zebrania nie ściągali na siebie kary Bożej. Pozostałe sprawy załatwię, gdy do was przybędę. Tu chciałem na wstępie powiedzieć, żebyśmy nie budowali sobie doktryny na podstawie tego rozdziału. Bo jest dużo innych myśli w tym temacie. I każda doktryna wyciągnięta z tego fragmentu jest sprzeczna z innymi fragmentami różnych pism. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tutaj jest też w pewnym sensie poruszona ta sprawa, tam gdzie Tora mówi, że masz obrzezać, a wyobraźmy sobie, że taki obcy przybysz, wyobraźmy sobie taką sytuację, hipotetycznie, że nie każdy obcy przybysz tak z marszu, bez chociażby taki, nie wiem, kananita, moabita i tak dalej, on nie da się obrzezać, żeby sobie zjeść kolację. Wyobraźmy sobie, że do tego obrzezania dochodzi, gdy ktoś przychodzi i wie, na czym to polega, wie, o co chodzi, i jego wiara powoduje, że on da się obrzezać. Oczywiście jaki to czas jest wcześniej, to pewnie zależy od sytuacji. Zakładamy, że on już mieszka wśród ludzi, którzy... Tak, może jakieś interesy, jak to się mówi, biznesy prowadzi i związał się emocjonalnie i pasuje mu to. Tak, mówimy tutaj o tych czasach, gdzie mieli prawidłowe odważniki, miary, nie oszukiwali siebie i tak dalej, gdzie w innych nacjach może być to na porządku dziennym, to też zależy, tak, nie można tutaj
mówić, że wszyscy Kanaanici byli do cna źli i tak dalej i wszystkich wykorzystywali dookoła. Ale to jest reguła tam, tak jak w Polsce. Regułą jest, że no, morderstwa są, kradzieże, ale to nie znaczy, że wszyscy tacy są. Też trzeba o tym pamiętać, żeby tego nie kategoryzować tak jednoznacznie. Ale tu przychodzi ktoś i sobie wyobraźmy, że on się nie da obrzezać tak od. Obcy przyszedł, mówię o tych ludziach. Obcy przyszedł, nie da się. On musi już coś wiedzieć, on musi już coś czuć, on musi chcieć uczestniczyć i da się wtedy obrzezać fizycznie. Mówimy o tamtych czasach. Natomiast współcześnie jest powiedziane, tutaj czasy szawłowe, pawłowe. No to nie współczesne. Znaczy współczesne temu tekstowi, tak? Czyli po śmierci Jehoszua. Jest, że może być też coś. Czyli tam radykalnie nie dopuszczano do spożywania paschy, ale tutaj w tym akurat fragmencie 11 Paweł mówi, że może coś być, że to spożywanie będzie niegodne. To tylko jest pewna mała informacja. Więcej znajdziemy w 5 rozdziale pierwszego listu Koryntian. Tylko chciałem to odwrotnie przeczytać, żebyśmy w pewnym sensie to nas wprowadziło. Pierwszy Koryntian 5 rozdział od 6. Przekład pauliński tutaj sobie otwórzmy. Nie macie powodu do chluby. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasza całe ciasto? Tu już jest we wstępie nawiązanie do prześników. Usuńcie stary zakwas, aby stać się nowym ciastem, gdyż jesteście ciastem niezakwaszonym. Chrystus przecież został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Widzimy tu, Paweł nawiązuje wprost do święta prześników i wieczerzy paschalnej Paschy jako ofiary z Chrystusa złożonej jako Pascha, nasza Pascha w ciele Mesjasza. I dalej, 8 werset. Nie świętujmy więc czego? Naszej Paschy, tej w Chrystusie, w nawiązaniu do 11 rozdziału, bo to ta myśl się ciągnie dalej. Nie świętujmy więc używając starego zakwasu, także zakwasu złości, przewrotności, ale z niezakwaszonej czystości i prawdzie. Napisałem wam w liście, abyście nie zadawali się z rozpustnikami. Nie miałem na myśli w ogóle rozpustników tego świata, chciwych zdzierców czy też bałwochwalców, bo wtedy musielibyście porzucić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, abyście nie zadawali się z takim, który nazywa siebie bratem, ale jest rozpustnikiem lub chciwcem, albo bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem czy zdziercą. Z takim nawet nie zasiadajcie do wspólnego stołu. W kontekście jakiego stołu? Paschy. Pascha, nadal mówimy, że to jest kolacja, jako wydarzenie, święto wydarzenia, nie jako dzień. Ja nie zamierzałem sądzić tych spoza wspólnoty, wy sądźcie tylko tych, którzy do was należą. Tych spoza wspólnoty osądzi Bóg. Usuńcie złego spośród was samych. I zobaczmy, że tam był wymóg fizycznego obrzezania, ale tak jak powiedziałem, ten przykład, żebyśmy sobie wyobrazili, ten wymóg fizycznego obrzezania to nie jest tak hop-siup. Godził się na to mężczyzna, obcy przybysz, gdy już miał jakąś ufność, wiarę, która dawała mu, bo to trzeba, ja powiem, trzeba mieć siłę, żeby się poddać temu fizycznemu obrzezaniu. Czyli jego serce już było gotowe na to obrzezanie i żeby w tym uczestniczyć, i ci, którzy go przyjmowali, jakby to było tym warunkiem, ale nie stricte samo obrzezanie.
nikt się nie da obrzezać, tak, obsiup, z dorosłych ludzi mówię, bo nie mówię o dzieciach, gdzie nie są świadome tego, co im się robi. Ale tu, w Koryntian, Paweł mówi też o pewnym rodzaju obrzezania, dlatego zaraz doczytamy się, na czym polega prawdziwe obrzezanie. Ale tu już Paweł już w pewnym sensie mówi o tym. O braciach w figurze, tak? To może być też siostra. O braciach, którzy są rozpustnikami, chciwcami, bałwochlcami, oszczercami, pijakami czy zdziercami. Czyli wracając teraz do Koryntian 11 rozdziału, ktokolwiek zatem niegodnie spożywa chleb i pije z kielicha Pana, ten będzie odpowiadał za spożywanie ciała i krwi Pana. Każdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia z kielicha, powinien naprzód zbadać samego siebie. Kto bowiem spożywa i pije niegodnie, ściąga na siebie wyrok potępienia, ponieważ nie odróżnia ciała Pana od zwykłego chleba. Tak jak fizycznie obcy przybysz, gdy nie był obrzezany fizycznie, ale tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest taka prosta sprawa. Musiał w sercu już coś mieć, mógł wtedy zasiąść do tego stołu paschalnego, do tej kolacji paschalnej według wytycznych Tory. I tu mamy, a jak gdy nie było tego, to nie mógł. Czyli nie spożywano z nim, z taką osobą. I tu Paweł w pewnym sensie też nawiązuje do tego. Z takim nawet nie zasiadali się do wspólnego stołu. Jakiego stołu? Chrystusa, gdyż Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Usuńcie złego spośród nas, was samych. I wskazuje na pewne cechy, ale te cechy są też gdzie przede wszystkim? W tak zwanym sercu, gdzie serce później dyktuje, co człowiek robi, jak postępuje. Jak to ważne jest, mamy też w liście do Hebrajczyków 10 rozdział, zobaczmy, 10 rozdział, 29 werset, przekład warszawsko-praski, tutaj wziąłem w tym fragmencie, żeśmy trochę sformułowania bardziej zrozumiałe są w tym temacie. Zastanówcie się zatem, jak surowa kara spotka tego, kto znieważa Syna Bożego, bezcześci uświęcającą nas krew przymierza. Tak? Bo zawar w czasie Paschy przymierza. 10 rozdział, 29 werset. Warszawsko-praski przekład. Niektóre przekłady różnią się, jeden werset. Dlatego podaję też przekład. Jeszcze raz. Zastanówcie się zatem, jak surowa kara spotka tego, kto znieważa Syna Bożego, bezcześci uświęcającą nas krew przymierza i zachowuje się w sposób karygodny wobec Ducha, który jest dawcą łaski. Nawiązanie jest do tego, co Paweł mówi. I teraz wiele fragmentów jest też, Paweł o tym pisze, że te fragmenty są dziwnie tłumaczone, dlatego mówię dziwnie, bo są tylko z tych fragmentów jakaś interpretacja jest wysnuwana. Tak jak mówiłem z tym 11 rozdziałem Koryntian, żebyśmy tutaj sobie na podstawie tego rozdziału nie tworzyli doktryny tylko i wyłącznie. Jest wiele wypowiedzi w tej kwestii i trzeba wziąć wszystkie pod uwagę. Ale cały czas jest mowa o tym zachowywaniu prawości, tak można powiedzieć, czystości, czyli tutaj to Paweł powiedział, jeszcze przywołam te zwroty, które on tu używa,
Nie miałem na myśli ogólnie rozpustników tego świata, chciwych zdzierców czy też bałwochwalców, ale te cechy mogą być u tak zwanego brata czy też bałwochwalców, bo wtedy musielibyście porzucić ten świat. Teraz jednak napisałem wam, byście nie zadawali się z takim, który nazywa siebie bratem, a jest rozpustnikiem lub chciwcem, albo bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem czy zdziercą. Tu ten fragment tak oddaję. Ja tu, jak ktoś chce sobie przestudiować, to tutaj jest naprawdę kolorowe jarmarki, tak bym to określił, z tłumaczeniem tego wersetu o te cechy, ale to dzisiaj nie chodzi nam o to. Chodzi nam o sam fakt, że takie cechy mogą być w kimś nieprawe, tak bym to określił ogólnikowo, w sercu, gdzie to się przejawia później na zewnątrz. I o tym sercu, o dziwo, tym mięsistym, bo to są różne określenia, mięsiste serce, niektóre przykłady mówią obrzezane serce, jest o dziwo w tak zwanym Starym Testamencie wszędzie mowa. I tam jest ciekawe sformułowanie, bo tam to sformułowanie jest określane jako nieobrzezane serce. Zobaczmy Ezechiela. Może to za chwilę. Kolosan 2:11. Przekład pauliński. Kolosan 2:11, bo też chcę w temacie symbolicznego obrzezania też jest dużo takich tłumaczeń, które chcą ukryć to słowo w ogóle, bo niektórym tłumaczom to słowo trąci judaizmem, jak to się mówi potocznie, ale to określenie Bóg używa i ono ma ścisły wydźwięk i znaczenie. Czytamy Kolosan 2:11. W nim też zostaliście obrzezani Chrystusowym obrzezaniem. W nim, czyli w Chrystusie, znaczy w Bogu, Ojcu, w nim zostaliście obrzezani Chrystusowym obrzezaniem, a nie ludzkim obrzezaniem waszego doczesnego ciała. I tak jak powiedziałem, z tych poszczególnych fragmentów są wyciągane, że obrzezanie ciała jest tutaj już w ogóle nieistotne, nieważne, bo tu jest obrzezanie serca jest najważniejsze, czyli to mięsiste serce. Tak, zgadza się. Ale jak weźmiemy wszystkie fragmenty, to zrozumiemy, o co chodzi. Rzymian, podobna myśl. 2:28-29. Bo w rzeczywistości nie jest Judejczykiem ten, pauliński przykład, Judejczykiem ten, kto takim okazuje się z zewnątrz, do czego Szaweł tutaj nawiązuje, obrzezanie też nie jest tym, co się uwidacznia na ciele. Czyli ta pobożność na ulicach, długie frędzle, ta zewnętrzna powłoka w różny sposób opisywana na przykład przez Jehoszuę, jako groby pobielane, w środku martwi są, czyli ładnie z wierzchu, ale taka jajko niespodzianka, tak? Nie wiadomo, co w środku jest. Judejczykiem, 29 werset, Judejczykiem jest się wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem jest obrzezanie serca według ducha, a nie według litery. Taki człowiek otrzymuje pochwałę od Boga, a nie od ludzi. Przeczytajmy dalej, bo tutaj z tego też jest doktryna wyciągana z tego wersetu.
że to obrzezanie serca, czyli ducha, nie jest tu nowum w Nowym Testamencie. O dziwo, jest w wielu miejscach mowa w tak zwanym Starym Testamencie. Powtórzonego prawa 10, 16 i 17. To mówi Bóg do ludzi powtórzonego prawa, tu mamy. To mówi Bóg do ludzi, którzy są przynajmniej, bo to mamy już nowe pokolenie, większość, znaczy nie większość, bo obrzezanie takie fizyczne nastąpiło przed wejściem do Jerycha. Przed wejściem, przed przejściem przez Jordan w zasadzie, przed Jerychem. Czyli tu mamy dużą społeczność, która nie jest fizycznie, która wyrosła, która nie jest fizycznie obrzezana, ale to też nie można brać, że wszyscy byli nieobrzezani. Tam była część też obrzezana fizycznie. Ale tu jest, Bóg mówi do tego ludu, który z reguły jest ósmego dnia obrzezany. Powtórzonego prawa 10, 16, 17, przekład pauliński. Obrzezajcie więc wasze serca z ich nieczystości i nie bądźcie już ludem o twardym karku. Jak sobie to weźmiemy w kontekście tej sytuacji, wracając do parszy tutaj dzisiejszej, że tam jest przywołany ten moment, gdzie Bóg mówi, idźcie w ten kraj, tą krainę wziąć w posiadanie, a oni mówią, nie, bo my się ich boimy, to tu w tym momencie oni okazują nieobrzezane serce, twardy kark, bunty, tak, chcą mięsa, chcą wody, chcą tego, tamtego, owego. 17 werset, bo Jahwe, wasz Bóg, jest Bogiem nad bogami, Panem nad panami. On jest Bogiem wielkim, potężnym, groźnym, nie jest stronniczy ani przekupny. Ale tu jest zwrócone o, w 16 wersecie, obrzezajcie więc wasze serca z ich nieczystości, nie bądźcie już ludem o twardym karku. Mowa o sercach, nie o ciele. Podobna myśl, powtórzonego prawa 30 rozdział 6 werset. Jahwe twój Bóg, pauliński przekład, Jahwe twój Bóg obrzeza twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś kochał Pana twojego Boga z całego serca i z całej duszy, abyś żył. Jahwe twój Bóg obrzeza twoje serce i serce twojego potomstwa. Rozumiemy to? Że Bóg obrzeże serce potomstwa, gdzie oni fizycznie byli obrzezawani. Już czasy po Jozue, można powiedzieć, że już sukcesywnie każdy był obrzezany fizycznie na ciele. Ósmego dnia po urodzeniu. Mężczyzna. Chłopiec. Lub przybysz, który chciał uczestniczyć w wieczerzy paschalnej. Fizycznie. A tu jest mowa, że Bóg obrzeże potomstwo na sercu. Po co to serce ma być obrzezane? Abyś kochał JHWH, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy i abyś żył. Tu widzimy, Bóg podaje sedno, gdzie zaczyna się obrzezanie właściwe. Jeremiasza. To już czasy, gdzie no już generalnie też można powiedzieć obrzezywano chłopców ósmego dnia. Jeremiasz 4:4. Łatwy fragment do zapamiętania. Też przekład pauliński. Poddajcie obrzezaniu wasze serca
i porzućcie swój upór wobec JHWH, mieszkańcy Judy i Jeruzalem. W przeciwnym razie mój gniew wybuchnie jak ogień, z powodu waszych złych czynów rozpali się tak, jak nikt nie zdoła go zagasić. Czasy Jeremiasza. Nie było ważne to, co Paweł mówi, nie jest ważne obrzezanie na ciele. Jeżeli nie jesteś obrzezany na sercu, na duchu, przez ducha. Nowy Testament nic nowego nie mówi. Jeżeli poczytamy, jeżeli znajdziemy fragmenty, gdzie ci fizycznie obrzezani, Bóg mówi, że są nieobrzezani. I teraz pójdziemy do tego fragmentu, co chciałem na początku przeczytać. Ezechiela, 44 rozdział. Ezechiela, 44 rozdział, od 5 wersetu, przekład poznański. To jest wypowiedź do ludzi, którzy są obrzezani fizycznie na ciele. I rzekł do mnie Jahwe, synu człowieczy, zwróć uwagę, zobacz na własne oczy i przyjmij w swoje uszy to wszystko, co ja ci powiem w sprawie wszystkich przepisów świątyni Jahwe i wszystkich jej praw. Zwróć uwagę na tych, którzy wchodzą do świątyni i na wszystkich, którzy opuszczają sanktuarium. I powiedz buntownikom domowi Izraela, kto wchodzi do świątyni? Nie każdy mógł wejść do świątyni, do przybytku. Powiedz buntownikom domowi Izraela, tak mówi Pan Jahwe, dosyć domu Izraela wszystkich waszych obrzydliwości, które popełnialiście, wprowadzając obcych o nieobrzezanym sercu i nieobrzezanym ciele, aby przebywali w moim sanktuarium, bezczyścili moją świątynię. Gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz, krew oraz łamaliście moje przymierze wszystkimi waszymi obrzydliwościami, nie strzegliście moich świętych nakazów, ale ustanowiliście sobie stróżami moich nakazów w moim sanktuarium. Siebie, stróżami moich nakazów w moim sanktuarium. Tak mówi Pan Jahwe. Żaden obcy o nieobrzezanym sercu, nieobrzezanym ciele nie wejdzie do mojego sanktuarium, żaden obcokrajowiec, który przebywa wśród synów Izraela. Albowiem lewici, którzy oddalili się ode mnie, gdy Izrael błądził, którzy odeszli ode mnie ze swymi bożkami, poniosą karę za swoją winę. Oni będą sługami, mając pieczę nad bramami świątyni, w moim sanktuarium będą sługami świątyni. Oni będą zabijać żertwę za opalenie ofiary krwawej dla ludu. Oni będą stać przed nimi, aby im służyć. Ci lewici dopuszczali, byli też nieobrzezanym sercem, bo dopuszczali, żeby ktokolwiek tam wchodził. Nie przestrzegali prawa. To znaczy nieobrzezane serce. Oni mieli stać na straży tej czystości. Ale jak mieli stać na straży, nie wpuszczać nikogo spoza rodu Aarona? Bo może tak się zdarzyło, bo tutaj nie mamy dokładnych informacji. Przeczytaj werset dalej. To przeczytaj. Ponieważ posługiwali im przed ich bożkami, byli dla domu Izraela przyczyną nieprawości. Dlatego przysiągłem im wyrocznie Pana Jahwe, że poniosą karę ze swoją winę. Lewici. Lewici, czyli... Znaczy lewici, dokładnie ci, którzy... Czci Bożej do oddawania czci. Też. Tak. Wpuszczali dosłownie wszystkich na ten teren, gdzie... Bo tutaj jest mowa o lewicach. Wyraźnie posługiwali im przed ich bożkami. Mm-hmm. Czyli tamci wchodzili, żeby swoim bogom oddać chwałę w domu Jahwe. Tak, bo też trzeba wiedzieć, że w świątyni postawiono różne bogi ku czci różnym. Posągi ku czci. Tak. Ale tutaj Bóg zwraca uwagę na aspekt nieobrzezanym sercu i ciele. Ale obrzezane ciało wynika z obrzezanego serca.
Bo obrzezane ciało nie ma w ogóle znaczenia, tak jak Paweł pisze, w ogóle znaczenia, gdy nie jest obrzezane serce. Ale gdy ktoś ma obrzezane serce, to obrzeże i ciało. Bo z jednym z wymogów obrzezanego serca, wymogów prawa, jest obrzeż swoje ciało. Jako przymierze abrahamowe, upamiętniające, że chcesz być potomkiem Abrahama z wiary, nie z uczynku, z wiary. Obrzezanie abrahamowe jest nie z uczynkiem ciała, tak jak to niektórzy mówią. To jest uczynek wiary, ducha. Duch przemawia do tych ludzi, wierzą, ufają po tym przymierzu z Abrahamem, że wejdą w ten lud jako obcy przybysz. Mają prawo wejść, ale musi mieć najpierw obrzezane serce, żeby tam wejść. A to obrzezane serce spowoduje, że jednym z wymogów Tory, prawa Bożego, przymierza abrahamowego jest obrzezanie ciała. I o tym Paweł pisze, że obrzezanie ciała nie ma w ogóle żadnego znaczenia, gdy nie obrzeżesz swojego najpierw serca. Dlatego też uczeni, tak, w ogóle cały Izrael jako ogół za czasów Jehoszuły, można powiedzieć, miał nieobrzezane serce. Dopiero Jehoszuła przychodzi, wyciąga uczniów i mówi, jesteście czyści. Bo też można tak to nazwać, obrzezane serce, jesteście czyści, obmyci, bo według ducha uwierzyliście w proroctwa, uwierzyliście w Mesjasza i duch was obrzezał na sercu. A inni, którzy nie uwierzyli, no też byli na ciele obrzezani, ale to tylko na ciele. O tym pisze Paweł, że to obrzezanie na ciele nie ma w ogóle żadnego znaczenia, gdy nie jest człowiek obrzezany na sercu. Co z tego, że ktoś dzisiaj, można powiedzieć, może być obrzezany, mężczyzna, mówimy o mężczyznach zawsze, mówię o mężczyźnie, fizycznie może być obrzezany, z jakich tam powodów, już tutaj już nieistotne jest, i na przykład kłaniać się, oddawać cześć słońcu, księżycu, uczestniczyć w różnych słowiańskich rytuałach ku czci bóstw słowiańskich. To jest przykład, abyśmy zrozumieli, że to obrzezanie, o którym pisze Paweł, nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeżeli ktoś przychodzi do zboru, do Mesjasza, poprzez Mesjasza, jego serce zaczyna żyć, zaczyna funkcjonować, zaczyna Duch Boży przez Jeszua Mesjasza, przez Ducha Jeszuły Mesjasza, bo to też tak trzeba też to powiedzieć, w tamtym czasie bezpośrednio oddziaływał, czy ktoś słyszał o nim, to też można tak określić, że Duch Chrystusa na niego oddziaływał, że usłyszał jakąś nowinę, że tam jest nauczyciel, który robi to i to i mówi to i to. Czyli Duch Jehoszuły, Duch Chrystusa pobudza tą osobę. I zaczyna być ta osoba obrzezana i z jednym z wymogów obrzezania serca jest obrzezanie ducha. Obrzezanie ducha jest obrzezanie ducha, czyli serca jest obrzezanie ciała. Oczywiście człowiek musi dorosnąć. To jest poważna decyzja. Nie tak jak ci Żydzi czy Judejczycy, którzy weszli do ciała Chrystusa, chcieli wprowadzić ten wymóg, 15 rozdział, jako warunek. Przerzućmy się na chwilę w tam, bo to jest też ważny fragment w temacie. Dzieje Apostolskie, 15 rozdział. Niektórzy poznański, niektórzy przybywający z Judei nauczali: braci, jeżeli
nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Powstał jakby pewien spór na tym punkcie. Bo u Mojżesza tak czytamy, ale u Mojżesza, też tak jak czytałem, Bóg mówi: serce obrzeźcie, nie zatwardzajcie swoich serc, nie bądźcie twardego karku, ludem o twardym karku, obrzezajcie więc wasze serca z ich nieczystości, powtórzonego prawa, z ich nieczystości. Tak jak podałem ten przykład, jaki sens miało obrzezać kogoś przykładowo z narodów, przykład takiego Gala na przykład, gdzie on wierzy w różne bóstwa, nadal, jakie znaczenie takie obrzezanie miało mieć. Dlatego postanowienie było zgodne z Duchem Bożym, gdzie czytamy: umilkli zatem wszyscy i posłuchali opowiadania Barnaby, 12 werset, i Szawła, Pawła o znakach i cudach, jakie Bóg zdziałał przez nich wśród ludów z narodów, a gdy skończyli, odezwał się Jakub: posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, jak Bóg zatroszczył się najpierw o to, aby wybrać sobie lud spośród narodów, potwierdzając to zresztą słowa napisane przez proroków. Słowa proroków, Bóg kierując słowa do proroków, to Duch powiedział, Duch Wiekuistego. Tam jest zawarty w informacji, którą przekazał prorokom. 16 werset. Cytowany jest ten Duch Boży przez proroków. Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny, podźwignę go, aby pozostali ludzie, czyli ten obcy przybysz, który się obrzeże na sercu, i wszystkie ludy, które chcą wzywać imienia Jahwe, aby pozostali ludzie szukali Jahwe, wszystkie ludy, nad którymi wzywa się imienia mego, mówi Jahwe, który to wszystko czyni. Słowa znane od wieków. To Duch Boży im nie powiedział: słuchaj, Janie, ja ci teraz mówię tutaj w głowie, że no masz tak postąpić inaczej. Duch Boży przez proroków mówi. I tu cytat jest. Izajasz, z tego co tutaj widzę. 19 werset. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności, jakiej trudności, tym spośród narodów, którzy nawracają się do Jahwe. Należy jednak napisać im, aby powstrzymywali się. Zobaczmy, tu jest początek obrzezania serca. Należy jednak napisać im, aby powstrzymywali się od ofiar nieczystych składanych Bogom, od nierządnych, od pokarmów ze zwierząt uduszonych i krwi. Od dawien bowiem w miastach są tacy, którzy głoszą naukę Mojżesza, czytając go w każdy szabat w synagogach. To, co było nieobrzezanym sercem, Izajasza czytaliśmy, co ich nieobrzezane serce robiło? Jeremiasza: poddajcie się obrzezaniu wasze serce, porzućcie swój upór. Kontekst przeczytajmy, bo tutaj ja tylko sedno wyciągnąłem. Czytaliśmy poprzednio, że Bóg mówi do Jeremiasza: nie wstawia się za tym ludem, ja nawet nie wysłucham twoich błagań, bo oni robią to i to. Co robią? Składają ofiary bóstwom. I tu mamy kontekst: poddajcie obrzezaniu wasze serca, czyli nie czyńcie tego. I tu Jakub nic nowego nie mówi. Powstrzymywali się od ofiar nieczystych składanych Bogom, od nierządu, od pokarmów ze zwierząt uduszonych i od krwi. Ja bym tutaj powiedział w kontekście Tory i proroków, że ofiary składane Bogom
nierząd też związany z zwyczajami składanych bogom i pokarmy zwierząt i krew składanych bogom. Krew jako w ogóle krew. Bo też mamy powiedziane jasno i wyraźnie, nie spożywaj żadnej krwi zwierzęcia. Tutaj tak dygresyjnie może do tego tłumaczenia, jak zobaczcie, bo przeczytam wam teraz ten fragment i powiem coś. Zobaczcie, jaki nonsens tutaj jest, mówię w sensie tłumaczenia, nie w sensie sensu. Należy jednak napisać im, aby powstrzymywali się od ofiar nieczystych składanych bogom. Czyli czyste ofiary mogli składać bogom. Czujecie to, jaki tu jest nonsens tego tłumaczenia? Sformułowania tego zdania? Od ofiar nieczystych powstrzymywali się od ofiar nieczystych składanych bogom, ale ofiary czyste, odwróćmy to, czyli mogą składać. To jest nonsens tłumaczy. Wracając do tych dzieci, tak, bo o tym w zasadzie mówimy, nawiązanie do Paschy, jak w ogóle to obrzezanie, jak ważne jest serce. Dlaczego ważne jest serce? Bo też to obrzezanie serca dotyczy kobiet, gdzie w Torze stricte to obrzezanie cielesne odnosiło się tylko do mężczyzn. Jak to bardzo ważne jest obrzezanie serca, być obrzezanym na sercu, gdzie to też dotyczy kobiet, niewiast. I dzieci, które nie potrafią jeszcze rozpoznać dobra i zła, bo jeżeli dziecko potrafi już rozpoznać, mówię w kontekście współczesnego czasu, gdzie ludzie wychodzą z różnych miejsc, z różnych środowisk, z różnych wierzeń, gdzie dziecko, które już potrafi, rodzice wiedzą dokładnie, kiedy dziecko już potrafi rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Jeżeli takie dziecko, tak jak czytaliśmy, może pić lub jeść niegodnie, czyli jego postępowanie jest wręcz zaprzeczające ciału Chrystusa, ciału Mesjasza, temu, co on zrobił, podchodzi lekceważąco, to możemy innym określeniem powiedzieć, że to dziecko ma nieobrzezane serce. I znowu z drugiej strony, gdy nie potrafi rozróżnić, co jest dobre, co złe, Bóg takie osoby ochrania. Wpuszcza do ziemi obiecanej, daje im przeżyć, daje im się rozwinąć, daje im później zadecydować świadomie, jak chcą kroczyć, którą drogą podążyć. I chcę nawiązać do współczesności, bo są różne ugrupowania bardzo liberalne, a tego ja nie znajduję w tym spożywaniu ciała i krwi. Bo to spożywanie ciała i krwi Mesjasza, symboliczne, bo to też zabrzmiało jako symbolika, tak? Nawiązanie do przymierza, które zawarł Jehoszua. To jest to bardzo ważne, bo też takie sytuacje mają oczyścić, upomnieć, napomnieć, wyprostować. Różne sposoby myślenia, różne sposoby zachowania, gdzie pierwowzorem
była ta Pascha dana przez Mojżesza, Bóg przekazał przez Mojżesza wytyczne, jak bardzo ważne jest uświęcenie tego przymierza. I kontynuując to przymierze w ciele Mesjasza, jako odnowione przymierze, które zawiera ze wszystkimi, którzy chcą wyjść z Egiptu, dogmatów, zachowań, jest najistotniejsze to, co Jakub, mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, Jakub powiedział, najważniejszą rzeczą jest nieczynienie bałwochwalstwa, tak. Zresztą bałwochwalstwa to też jest złe określenie. Uprawianie idolom czci, bo to bałwochwalstwo się wiąże z jakimś bałwanem, w sensie figurą w naszym rozumieniu. Natomiast tutaj jest idol. Na polskie bardzo dobrze to brzmiące, bo idolem może być cokolwiek. Może być praca, może być rodzina, może być dziecko, może być cokolwiek. Zwyczaj, zachowania, brzuch, jak to mówią niektóre fragmenty, idol, coś, co się gloryfikuje, coś, co się oddaje przez swoje czas, przez swoje zachowania jakąś cześć. To jest początek. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To, co Izrael robił. Chodził do świątyni. Był taki czas, że w świątyni składali ofiary według wymogów Tory, pięcioksięgu Mojżesza, ale jednocześnie chodzili sobie tam na wyżynki. Na święte gaje, kapliczki, słupy, figurki, choinki, jajeczka, urodziny, imieniny, zachowania w stosunku do zmarłych, zachowania w stosunku do ludzi, gdzie się gloryfikuje świętych, tak samo jest tego pełno. Jakub powiedział, tego ma nie być. To jest właściwe obrzezanie ciała człowieka. I w tym duchu mamy przymierze Jehoszuły, gdzie zawiera przymierze w swoim ciele, poprzez swoje ciało i poprzez swoją krew, abyśmy tego nie bezcześcili. Wiele jeszcze jest tych, będziemy sukcesywnie tutaj co tydzień będę poruszał te fragmenty, które nawiązują do Paschy i przymierza mesjaszowego. Na dzisiaj tyle chciałem powiedzieć, że ważne jest też, kto uczestniczy, tak zwany obcy przybysz. Oczywiście można tu jeszcze nawiązać do tego spożywania ciała i krwi jako niegodnie. Tutaj takie formacja pod inicjałami SJ, to tam się wszyscy boją, aż wręcz panicznie boją się spożywać ten chleb i pić kielich. Ale to wynika z czegoś innego. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha. To Szaweł trafnie tu wspomina, trafnie to ujmuje, ale w nawiązaniu też do tych ludzi, których serce jest nieobrzezane, że oni, jak tu powiedział, nie zasiadajcie, przepraszam,
z takimi o nieobrzezanym sercu do wspólnego stołu w tym czasie, bo ja nie mówię o jakichś innych dniach. To jest tak ważne, jak to, co było pierwowzorem. I tutaj nie da się tego zliberalizować. Ja myślałem na różne sposoby, jak to rozumieć, jak w stosunku do młodych, nastolatków tak zwanych. I wyszło mi tylko jedno. Jak ci ludzie, ci młodzi nastolatkowie, gdy już są świadomi, kim jest Chrystus, co On zrobił, jakie mają podejście do tego. Bo ja nie mówię o człowieku, który dopiero poznaje, idzie, chce tą drogą iść i widzimy, że jest aż zapalony, żeby poznawać i słuchać i podążać. To jest inna sytuacja, gdzie on jest jeszcze na drodze. Ale chce czuć to po prostu. Wynik, ten duch z takiej osoby emanuje. Można ten duch rozpoznać, a inny duch jest od osoby, która wręcz gardzi tym, co Jeszua dla nas zrobił. Gardzi tym przymierzem. To też powinniśmy potrafić rozróżnić te duchy. Może to być nawet własne nasze dziecko. I ta odpowiedzialność spada na głowę rodziny. Jak jest mąż, to na niego. Jak jest akurat, bo może męża nie być, żona, kobieta, to spada to na nią. Odpowiedzialność za to, jak jest to przymierze upamiętniane. Tak teksty mówią, nie mówią tutaj o przymykaniu oczu. Chciałem wyjaśnić, że, bo niektórzy mówią, że współcześnie jeszcze to w takich kręgach mocno mesjańskich, ale takie po stronie tak judaistycznej, tak bym to rzekł, że to jest jeden bardzo wymóg, że musi być obrzezanie fizyczne. Chciałem tu powiedzieć, że ono jest istotne, ale nie jest najważniejsze, bo wielokrotnie Bóg mówi o obrzezaniu serca i to jest najistotniejsze, bo to... Ale już kiedy mamy do czynienia z osobą długo w Bogu i w Chrystusie, która ma świadomość tych spraw, o których dzisiaj mówiłeś na drugiej części spotkania, to nieobrzezanie i przystępowanie bez obrzezania do fizycznego też ma znaczenie i o tym nie mówisz. Bo do tego ta osoba musi dorosnąć. Dlatego nie mówię, bo to jest trudne. Powiedziałem, to jest trudne. To osoba, która jest dłuższy czas, która uważa Chrystusa za Mesjasza, podąża drogą Tory. Ale w Biblii nigdzie nie przeczytasz, że trzeba dorosnąć. Tak, ale... Więc jeżeli w jedną stronę się mówi, to niech się mówi też w drugą stronę. Tak, no... Gorzej jest, jak taka osoba mówi, że to prawo obrzezania fizycznego nie obowiązuje w tym kontekście, co ty mówisz, tak? Czyli jest długi czas, mówi, przestrzega Tory i przestrzega przepisów świąt i tak dalej, cicit nawet sobie robi i to wszystko, co Tora mówi, ale jeżeli mówi, że obrzezanie fizyczne nie, bo Paweł powiedział, że obrzezanie nie jest istotne, to w tym momencie, na tym etapie, ta osoba błąd popełnia. Bo jednym z wymogów Tory, ducha
Bożego, obrzezaniem według ducha jest obrzezanie fizyczne, żeby wejść w to przymierze wiary, zaufania abrahamowego. Ale to musi zrobić. Podobnie jest, bo jeszcze wracając, coś mi się przypomniało. Ci Judejczycy, którzy chcieli, tych wszystkich, którzy przychodzą do zboru Mesjasza, tak na, oni w zasadzie by chcieli w drzwiach wszystkich obrzezywać. Którzy wchodzą, przechodzą przez te drzwi, od razu chcieliby obrzezać. Nie możesz wejść, dopóki ci nie obrzeżemy. Tak jak ci bramkarze, tacy, co stoją na różnych imprezach, oni decydują, kto wchodzi, a kto nie. To ja tak sobie to wyobraziłem, że to są tacy Judejczycy, że oni już w samych drzwiach mają scyzoryk i siakają wszystkich mężczyzn. Ale sobie pomyślmy o zanurzeniu w wodzie, gdzie też jest powiedziane, że jest zanurzenie ważniejsze w nauce Mesjasza. Że to jest ważne. Samo zanurzenie w wodzie też nie jest istotne samo w sobie. Bo co z tego, że ktoś się zanurzy w wodzie, jak powiem, no znowu ten przykład, tak? Starodawnego Gala weźmiemy, zanurzymy w wodzie, no ale on i tak będzie do świętych gajów szedł. No to po co to zanurzenie w wodzie w imię Jehoszua? Nonsens. Ale też do tego zanurzenia nie mamy tutaj, serce skłania do tego zanurzenia. Oczywiście zanurzenie, jak porównamy zanurzenie a obrzezanie, no to jest świata ludzie, tak? Dwie różne rzeczy, no. Nawet jakbyśmy w naszej rzeczywistości to zanurzenie zimą zrobili w przeręblu, no to jest, porównując obrzezanie na ciele, to jest prosta sprawa. Naprawdę trzeba dorosnąć. Duch musi pobudzić mężczyznę, żeby to zrobił. Tak to ujmę. Ale... Tak? A Abrahamowi Bóg powiedział, i w ciągu jednego wieczoru wszyscy mężczyźni byli obrzezani. Kilkadziesiąt osób. Tak. Więc dlatego. Więc co, oni dorośli do tego? Dlatego. Albo ten Abraham też, tak? Dlatego dzisiaj. W wieku prawie kilkudziesięciu lat? Tak. Człowiek. No jeżeli, tak jak podałaś przykład, że ktoś ileś lat, długi lat jest. A ci ludzie jego, ten cały jego niewolnicy. Dlatego jest duch wyparcia. Dlatego jest duch wyparcia przed tym obrzezaniem fizycznym. Poruszyć, bo nikt tego nie porusza, że tak naprawdę każdy się, dużo osób się boi i znajduje sobie ideologię do tego strachu. Tak. O tym chciałam powiedzieć. Duch wyparcia, każdy tego to omija. Masz rację, że to powinno wybrzmieć, że duch wyparcia powstaje, że obrzezanie, i tu w Pawła są cytaty, tak, brane pod uwagę, że to już minęło, że to jest nieważne. Bo menorę sobie łatwo kupić. Tak, bo menorę stawiają... Do grania łatwo sobie kupić, ale obrzezać się... No właśnie mówię o tym. Łatwo. Można dać przykłady, że menorę sobie stawiają, kipę, jarmułkę sobie noszą, cicit sobie wieszają i jednocześnie jest duch wyparcia co do fizycznego obrzezania. Tak jak powiedziałaś, no Abraham dostał to polecenie i wiary tego dokonał tego samego dnia chyba nawet. Tak. Jak mamy opisane. Stary człowiek. I. Który się. I współcześnie, jeżeli ktoś zwleka, to jest jedna rzecz, ale jeżeli ktoś zaczyna mówić, że to jest nieważne, że to minęło, a jednocześnie mówi, że Torę przestrzega i Mojżesz, no to tutaj już powstaje konflikt w takiej osobie i w tym, co mówi lub nawet naucza, bo też spotkałem się z takimi, którzy mówią o to, że wszystko tak, 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 ale obrzezanie nie. Fizyczne. To jest przymierze z Abrahamem. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, przymierze z Bogiem, ale przymierze dotyczące tego przymierza
co do potomstwa z wiary. Może będą słuchać ci, co mówią, wypierają się obrzezania fizycznego. Posłuchajcie. Obrzezanie fizyczne, oczywiście ja nie mówię tak jak ci Judejczycy, że to jest wymóg na wstępie, na już. Mówię do tych, którzy ileś lat, rok, dwa, pięć, dziesięć, mówią, że Torę zachowują. Mówię do tych osób. Posłuchajcie. Obrzezanie, nie patrzcie na Pawła, obrzezanie, ten symbol na ciele fizyczny jest wiarą w to, że możesz się nazywać potomkiem Abrahama, bo to przymierze, obrzezanie ciała dotyczy potomstwa po Abrahamie. To, że możesz się nazywać potomkiem, jako przybysz potomkiem Abrahama. Z wiary, bo z wiary dał Bóg zawarł, zobaczył wiarę, ufność Abrahama i z nim zawarł przymierze co do potomstwa, a znak potomstwa jego z ciała, ale też i z ducha. Ci, którzy uwierzą, przyjdą, tak? Mamy tych obcych przybyszy, którzy wchodzą, ród, inni, poganie tak zwani, przychodzą i wchodzą w potomstwo Abrahama. To jest znakiem tego przymierza, bo tych przymierz jest pełno. Przymierze z Noem. Czy my nie jesteśmy pod przymierzem, które Bóg zawarł z Noem? Jesteśmy. Znakiem tego przymierza jest tęcza na niebie. No nas to osobiście tak nie dotyka na ciele. No. Dlatego to jest łatwo powiedzieć, no to przymierze mnie dotyczy. Bóg zawarł też ze mną to przymierze, że ziemi nie zaleje wodami potopu. No okej. Okay. A przymierze z Abrahamem? Co do potomstwa jego? Że rozmnoży jego? Jak gwiazdy na niebie, piasek na brzegu morza. No właśnie, też to przymierze nas obowiązuje, a znakiem tego przymierza jest to, co jest. Przemyślcie sobie to, wyjście z dwóch wersetów Pawłowych. Pokazałem, co znaczy, że Bóg zawsze mówi o obrzezaniu serca, a obrzezaniem serca jest przestrzeganie wszystkich, tak jak jest powiedziane, wszystkich, ani dodajesz, ani ujmujesz, wszystkich pouczeń wiekuistego, wszystkich, w tym obrzezanie ciała u mężczyzn. Ktoś może powiedzieć, dlaczego zaznaczam u mężczyzn? No bo na Bliskim Wschodzie, tam w tych krajach arabskich jeszcze jest obrzezanie kobiet, dlatego mówię o mężczyznach, bo o tym mówi Tora. Afryka też, jak tu mamy podpowiedź. Dobrze, na dzisiaj wszystko. Shalom dla wszystkich i shalom od przede wszystkim shalom nie ode mnie, ja nie jestem sprawcą pokoju, tylko Bóg, shalom od Ojca Wiekuistego i Jehoszuły, Mesjasza, aby Duch Ojca, Duch Syna i Duch Syna nas prowadzili, prowadził, pomagał, pokazywał nam zrozumieć, jak to wszystko jest spójne, istotne. Duch, abyśmy oczyszczali swojego ducha z różnych nieczystych duchów, tak bym to powiedział. Innych duchów tego świata, które są dookoła nas i które są w naszych myślach, w sensie tym zachowaniach, myśleniach, sposobów myślenia, zachowaniach i patrzenie na świat, nie patrzenie na to, co Bóg wypowiada. Jeżeli Bóg pozwoli, to spotkamy się za tydzień.
Przeczytamy sobie następną parszę. Też zamieszczam na YouTubie, nie wiem jak długo, ale na kanale na razie zamieszczam parsze, które były nagrywane, są nagrywane. Dzisiejsza też będzie za jakiś czas zamieszczona. Do odsłuchania, do posłuchania. I też no, do komentarzy, tak? Komentarzy, pytań. Po to jest to publicznie zamieszczane, aby każdy mógł się też publicznie, może się ktoś nie zgadzać, jest to publiczna wypowiedź, znaczy w tej chwili jest prywatna, ale będzie zamieszczona publicznie, jako na forum społecznościowym tak zwanym, jako film publiczny do publicznego komentowania. Ktoś może się nie zgadzać, ktoś może mieć inne myśli, ktoś może wskazać jakiś inny fragment. Możemy to rozważać i wykazywać, jak to ma być. Zachęcam wszystkich do śledzenia tego też, do śledzenia w sensie, mam na myśli, przepraszam, śledzenia, tylko nie śledzenia, tylko czytania tekstów biblijnych, ale śledzenia w innych przekładach. Ja używam, tak jak mówiłem chyba już kilkokrotnie, programu komputerowego. To pozwala w dzisiejszych czasach bardzo szybko, bo nie mamy czasu, żeby siedzieć nad książkami i zgłębiać różne rzeczy, grekę, hebrajski. Wpisujemy w wyszukiwarkę w programie jakieś słowo, na przykład alef i taf. Celowo tego przykładu użyłem. Nawet po hebrajsku w wyszukiwarkę wpisujemy, kopiujemy, bo jak mamy arabskie litery, to hebrajskie nie napiszemy, ale możemy skopiować z tekstu, wkleić w wyszukiwarkę, czy nawet z samego tekstu programu zaznaczyć i pokazać mu prawym przyciskiem myszy szukaj i on będzie szukał alef i taf, gdzie ono występuje w całych tekstach, w różnych przekładach, także w tym programie, co używamy, The Word, jest wiele przekładów po angielsku, po hebrajsku, po grecku, w różnych odmianach i łatwo znaleźć, na przykład wracam tutaj do alef i taf, gdzie ono występuje i samemu przeczytacie wersety, bo wtedy już chmurka wam pokazuje polski przekład. Zobaczycie, w jakim znaczeniu jest chociażby to alef i taf użyte w wielu, wielu, wielu miejscach. I powiem już to od siebie, znaczy w sensie z tego, co przebadałem w tym temacie, w wielu miejscach nie dacie wiary, że tam chodzi o Jeszuę, jak to ktoś chce wtłoczyć w ten alef i taf Jeszuę. Alef i taf ma konkretne swoje wybrzmienie w polskim języku, to jest od A do Z. Kompletne, bez... Kompletne, czyli nic dodać, nic ująć, tak innymi słowami. To znajdziecie. To tylko przykład. Program komputerowy bardzo pomaga. Oczywiście to nie zastępuje książki, papieru. Też warto znać miejsca w Biblii, gdzie są różne rzeczy. Na papierze, w papierze. Nie kwestionuję tego, ale też wiedzmy, że każdy przekład jest tendencyjny. Nie jest to przekład dosłowny, tylko interpretacyjne to są przekłady. Dlatego warto porównywać, jak ktoś to ujął, sięgnąć też po grekę. Ja znajduję wiele miejsc, które są celowo tak przetłumaczone. Też czasami odnoszę wrażenie, że niektórzy tłumacze zżynali od innych tłumaczy, bez słowo w słowo.
I nie mówię o tam fragmencie jakimś, co opisuje drzewo, że ma 6 liści, kolce i tak dalej, tylko mówię o takich fragmentach doktrynalnych. Doktrynalnych. To jest tak dowolka tłumaczeń, co ugrupowanie to inaczej tłumaczy. To tyle na pokrótce. Dużo daje, tylko chcę tyle powiedzieć, dużo daje zrozumienie tekstów biblijnych. Szybko mamy, znajduję konkretne słowa, zwroty, wyszukiwarka, całe przekrój mamy. Możemy sobie zobaczyć, jak to jest użyte, dane słowo, gdzie, w jakim kontekście i zobaczyć, co to tak naprawdę znaczy. Tak jak to obrzezanie serca, o którym Paweł mówi, znajdujemy wypowiedź, że to już to o obrzezanym sercu mówił Bóg do ludu Izraela, gdzie oni wszyscy byli obrzezani z reguły na ciele. Jak to jest ważne, istotne, ważniejsze niż to obrzezanie na ciele, ale nie możemy tego rozciąć. Jedno jest ważniejsze od drugiego. To na duchu jest ważniejsze od tego na ciele. I o tym Paweł pisał. Dobrze. To do usłyszenia, zobaczenia, jak Bóg pozwoli, tak jak powiedziałem, za tydzień się spotkamy, będziemy mówić dalej parszę 45 i też poruszać myśli w kontekście święta Przaśników, Pesach, Przymierza Jehoszczuły, odnowionym przymierzu w jego ciele i krwi. Do usłyszenia, do zobaczenia. Szalom.